Tekst manny na 23 marca Wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Żydów rozdział 10 wersety od 32 do 33 Komentarz parauzyjny nawet najsilniejsi bracia potrzebują pomocy, zachęty i wsparcia drugich. Pan tak zaplanował, byśmy nie czuli się całkowicie samowystarczalni, i nawet nasze właściwe opieranie się na panu wydaje się wymagać współpracy, zachęty, sympatii i miłości współpracowników winnicy. Czyż nie podziela tego zdania każdy? Kto zniósł już pewien trud i upał dnia w służbie Ewangelii? Oto zatem sposób, dzięki któremu liczne jednostki spośród drogiego ludu Pana, które same nie mają największej liczby talentów czy sposobności służby, mogą stać się współpracownikami i pomocnikami w dziele Ewangelii. Reprint nr 3143 Komentarz Epifaniczny Lud pana może cierpieć dla prawdy na dwa sposoby. Publicznie się za nią opowiadając, ściąga na siebie potok zarzutów i mnóstwo utrapień ze strony tych, którzy nienawidzą prawdy, albo stojąc przy wybitniejszych braciach, którzy spotykają się z takim traktowaniem, sprowadza na siebie różne prześladowania. Wszelkie cierpienia znoszone dobrowolnie dla sprawy Pana są cenne w Jego oczach. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Galatów rozdział trzeci werset czwarty. Takście wiele cierpieli darmo, jeździ tylko i darmo. Drugi Jana werset ósmy. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. Drugi Korentów rozdział czwarty, wersety od ósmego do 18 Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele naszym. Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale w Was żywot. Mając tedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane, uwierzyłem, Przeto my też mówił, i my wierzymy, przeto też mówimy, wiedząc, iż ten, który wzbudził Pana Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi z wami. Boć to wszystko dzieje się dla Was, aby łaska ona obfitująca przez dziękowanie wielu ich rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi. Wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia, albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Filipensów rozdział pierwszy wersety 29 i 30. Gdyż wam to dane dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale abyście też dla Niego cierpieli, Tenże Bój mając, jakiście widzieli we mnie, i jaki teraz o mnie słyszycie. Kolosensów rozdział drugi, werset pierwszy, albowiem chcę, abyście wiedzieli jaką wielką trudność mam o was i o tych. Którzy są w laodycej i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele. Psalm 71, werset 7. Jako dziwowisko byłem u wielu, wszakże tyś jest mocną nadzieją moją. Dzieje apostolski rozdział 16 wersety od 22 do 31. I powstało pospolstwo przeciwko nim, achetmani rozdarwszy szaty ich. Kazali je się A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do więzienia, przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył. Który, wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę. A o północy Paweł i Sylas, modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie. I powstało z prędka wielkie trzęsienie ziemi, że się poruszyły grunty więzienia, i zarazem się otworzyły wszystkie drzwi, i wszystkich się związki rozwiązały. A ocuciwszy się stróż więzienia i ujrzawszy otworzone drzwi u więzienia, dobył miecza, chcąc się sam zabić, mniemając, iż więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc, nie czyni sobie nic złego, bo jesteśmy sami wszyscy. A kazawszy zaświecić, wpadł tam, a drżąc przypadł do nóg Pawłowi i syli, a wywiódłszy je z więzienia, rzekł, Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Rozdział 17, wersety od piątego do dziewiątego Ale Żydowie, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przywziąwszy do siebie niektórych lekomyślnych i złych mężów, a zebrawszy kupę uczynili rozruch w mieście, a naszedłszy na dom Jasona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud, a nie znalazłszy ich. Ciągnęli Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając, oto ci, którzy Wszystek świat wzruszyli i tu też przyszli, które przyjął Jazon, a ci wszyscy czynią przeciwko dekretom cesarskim, powiadając, iż jest inży król, Jezus. A tak wzburzyli pospolstwo i przełożonych miasta, którzy to słyszeli. Ale oni, wziąwszy słuszną sprawę od Jazona i od innych, puścili je. Pierwszy Korentów rozdział czwarty werset dziewiąty, bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych, albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Żydów, rozdział jedenasty, werset trzydziesty szósty, drudzy zaś pośmiewisk i biczowania doświadczyni, nadto i związek i więzienia, Filipensów, rozdział pierwszy, werset siódmy: Jakoż sprawiedliwa jest, abym ja to rozumiał o was wszystkich, dlatego iż was mam w sercu mojem i w więzieniu mojem, i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangelii, was, mówię. Wszystkich, którzy jesteście ze mną uczestnikami łaski. To rozdział czwarty, werset czternasty. Wszakże dobrzeście uczynili, żeście społecznie dogodzili uciskowi mojemu. Pierwszy Tesaloniczany, rozdział drugi, werset czternasty. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w żydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie. Boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od żydów. Pieśni 134, 168, 200, 302, 305, 307, 312. Wiersze Brzasku 164. Zastanawiam się czasem. Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5090 Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam prześladowany prześladowana lub stałem stałam przy tych, którzy cierpieli dla sprawiedliwości? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.